niż są Czismark. Jeszcze wygrają. Moja księżniczka dostaje wszystko, czego chce. Przypadka? A to nie ona pogrzebała cię żywcem? O, tylko na parę godzin. To jest Astrid, czyli moja postać, która mówi moim głosem, a ja staram się być nią. Myślę, że dostałam tę rolę ze względu na podobieństwo fizyczne. Wyżej, 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 wyżej! Brawo, sztukamiec! Trzymaj, kochana! Tak! Czarna owca! Mam cię! Przepraszam. Astrid zwyciężyła! Tak się gra! To moja przyszła synowa! Astrid jest bardzo waleczna, zdecydowana, pewna siebie, jest bardzo silna, mimo że nie widać, bo jest raczej takiej wątłej budowy. No i jest zakochana w Czkawce, czyli w głównym bohaterze. Film jest o bardzo ładnych smokach i o bardzo dziwnych smokach i o kotosmokach i o smokopsach, ale o tym też, że wygrywa uczucie i miłość. I może być pięknie. I może być pięknie, tak. To niesamowite! Dwóch niezwykłych przyjaciół. Jedna wspaniała przygoda. Drago chce naszych smoków! Ale czad! Jak wytresować smoka 2? Tylko w kinach.